cześć, witajcie. 11 sierpnia Samsung zaprezentował swe składane smartfony na ten rok, czyli Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3. Do tego jeszcze firma pokazała słuchawki Galaxy Buds i smartwatch Galaxy Watch 4 w dwóch wariantach. No to przyjrzyjmy się bliżej nowym urządzeniom. Tegoroczna, trzecia już w zasadzie generacja składanych smartfonów Samsunga wnosi sporo nowości. Przede wszystkim wodoszczelność, zabezpieczenie przed cieczą to coś, na co użytkownicy składanych telefonów, myślę, czekali. Do tego wprowadzono również obsługę rysika S Pen w modelu Galaxy Z Fold 3, co czyni ten smartfon jeszcze lepszym narzędziem do pracy niż były nimi poprzednie generacje. No i trzecią z nowości, na którą trzeba koniecznie zwrócić uwagę, jest podekranowy aparat do selfie, który debiutuje również w modelu Galaxy Z Fold 3. To pierwszy raz, kiedy Samsung zastosował to rozwiązanie, ale pewnie nie ostatni. I oto już przed Wami Samsung Galaxy Z Fold 3, który zyskał nieco smuklejszą obudowę, a ponadto zdecydowanie większy ekran po zewnętrznej stronie. Teraz już z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że ma naprawdę wąską ramkę. A do tego przekątną 6,2 cala i trochę nietypową rozdzielczość 2268x1768 pikseli, wynikającą z nietypowych zwężonych proporcji tego ekranu. Matrycę tego wyświetlacza wykonano w technologii Dynamic AMOLED 2X, dodając oczywiście modną obecnie wysoką częstotliwość odświeżania obrazu. Sięga ona 120 Hz. Wewnętrzny, elastyczny, składany wyświetlacz również oferuje wszystkie zalety matrycy Dynamic AMOLED 2X i oczywiście znów wysoką częstotliwość odświeżania obrazu, ale do tego jeszcze oferuje dużą powierzchnię roboczą 7,6 cala przy rozdzielczości 2208x1768 pikseli. No i do tego oczywiście przypominam wsparcie dla rysika S Pen. No niestety rysik ten trzeba kupić osobno. W interfejsie smartfonu znajdziemy rozwiązania wykorzystujące potencjał składanego ekranu znane już m.in. z Galaxy Z Fold 2. Oczywiście wzbogacone tym razem o parę dodatków wykorzystujących rysik. Zachowano pomysłowe opcje związane z dzieleniem ekranu, czyli na przykład tryb Flex. Przy niepełnym rozchyleniu połówek obudowy możemy uzyskać wygodny podział na pole tekstowo-robocze i na pole podglądu. Inteligentne oprogramowanie rozpoznaje, czy chcemy skorzystać z pełnego ekranu, czy z tego właśnie podziału i dostosowuje odpowiednio interfejs. Dodatkowo możemy jeszcze podzielić ekran maksymalnie pomiędzy trzy aplikacje, które alternatywnie mogą działać też w formie pływających okienek. I podobnie jak we wcześniejszych modelach, można przenosić pomiędzy nimi różne treści, a gdy zamkniemy obudowę, to co oglądaliśmy na dużym ekranie, pojawia się na mniejszym wyświetlaczu zewnętrznym, no i oczywiście na ogół. Sercem Galaxy Z Fold 3 został procesor Snapdragon 888, wspierany przez 12 GB pamięci operacyjnej DDR5 i pamięć wewnętrzną UFS 3.1 oferowaną w wersjach 256 lub 512 GB. Niestety nie ma opcji rozbudowy kartą microSD. Smartfon zasila dwuczęściowy akumulator o łącznej pojemności 4400 mAh z 25-watowym ładowaniem oraz opcją ładowania bezprzewodowego i zwrotnego. Wspomniany już podekranowy aparat do selfie ma 4 megapiksele rozdzielczości, ale za to duże piksele i przede wszystkim jest dedykowany do wygodnych wideorozmów. Do selfie mamy z kolei 10-megapikselowy aparat po zewnętrznej stronie obudowy w otworku mniejszego pomocniczego wyświetlacza. Główny tylny aparat fotograficzny jest w sumie podobny jak w poprzednim foldzie. Wszystkie matryce mają 12 megapikseli. Główna współpracuje z obiektywem z optyczną stabilizacją o przysłonie 1.8, a kolejna z teleobiektywem o dwukrotnym przybliżeniu bezstratnym, również wyposażonym w optyczną stabilizację. Trzecia z matryc działa z obiektywem szerokokątnym z przysłoną 2.2 i polem widzenia 123 stopni. Smartfon wyposażono w boczny czynnik linii papilarnych oraz podwójne głośniki stereo z Dolby Atmos. Obudowa jest chroniona od zewnątrz szkłem Gorilla Glass Victus, a aparaty osłania szkło Gorilla Glass DX. Samsung Galaxy Z Fold 3 występuje w trzech wariantach kolorystycznych. A oto już Samsung Galaxy Z Flip, łączący kompaktowe wymiary z komfortem korzystania z dużego ekranu. Podobnie jak Galaxy Z Fold, również i Flip otrzymał w tym roku topowy procesor Snapdragon 888 i pamięci DDR5 i UFS 3.1. Występują one w pojemnościach 8+128 oraz 8+256 GB. Wewnętrzny składany wyświetlacz Super AMOLED 2X nowego Flipa ma rozdzielczość Full HD+, i przekątną 6,7 cala, czyli taką samą w zasadzie jak przedtem. Tempo odświeżania obrazu
na tym ekranie podniesiono jednak do 120 Hz, oczywiście dodając funkcję automatycznej regulacji tego parametru. Akumulator ma pojemność 3300 mAh, szybkie ładowanie 15 W i bezprzewodowe 10 W. Zewnętrzny wyświetlacz urósł w tym roku do niemal 2 cali, konkretniej ma 1,9 cala i rozdzielczość 260x512 pikseli. Ekran ten jest zdecydowanie użyteczniejszy i praktyczniejszy niż malutki ekranik z poprzedniej generacji. Galaxy Z Flip 3 ma 3 aparaty fotograficzne. Pojedynczy 10 megapikseli do selfie umieszczony jest w otworku wykonanym w tym dużym wewnętrznym wyświetlaczu, a pozostałe 2 12-megapikselowe umieszczono po zewnętrznej stronie obudowy obok pomocniczego wyświetlacza. Główny obiektyw ma przysłonę 1.8 i optyczną stabilizację obrazu, zaś dodatkowy jest szerokokątny z przysłoną 2.2 i polem widzenia 123 stopni. Aparaty chroni szkło Gorilla Glass DX tak jak w Foldzie, natomiast zewnętrzna strona obudowy tak samo jest pokryta Victusem. Do wyboru mamy 4 wersje kolorystyczne, a wyposażenie uzupełniają m.in. głośniki stereo z Atmosem i boczny czytnik linii papilarnych. A teraz rzut oka na zegarki Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic. Oba otrzymały okrągłe wyświetlacze AMOLED chronione przez szkło Gorilla Glass DX. Obudowy zegarków spełniają militarną normę wytrzymałości oraz wymogi klasy szczelności IP68. Zegarki te wykorzystują procesor Exynos W920, mają też po 1,5 GB RAM-u i po 16 GB pamięci na pliki. Wyposażenie obejmuje też m.in. Bluetooth 5.0, Wi-Fi, NFC oraz GPS. Zegarki wyposażono również w barometr, akcelerometr i żyroskop, a do tego jeszcze w czujniki pozwalające mierzyć ciśnienie krwi, tętno oraz nasycenie organizmu tłuszczem. Tak jak wspomniałem, mamy 2 wersje tego zegarka, ale tak naprawdę 4 rozmiary. Galaxy Watch 4 jest oferowany w rozmiarach 40 i 44 mm, odpowiednio z wyświetlaczami o rozmiarze 1,19 i 1,36 cala. Rozdzielczości ekranów oczywiście też się różnią, 396x396 albo 450x450 pikseli. Pojemność akumulatorów również się różni, 247 albo 361 mAh. Z kolei model Classic jest już większy, ma dodatkowy pierścień wokół tarczy zegarka i występuje w rozmiarach 42 i 46 mm. I w tym przypadku również mamy 2 rozmiary ekranu i 2 rozdzielczości, ale są one identyczne jak w modelu Galaxy Watch 4. A na koniec Galaxy Buds 2. Tegoroczne słuchawki TWS od Samsunga zyskały nowy, taki fajny obły kształt i kryją w sobie po 2 głośniki. Wysokotonowy o średnicy 6,5 mm i basowy 11 mm. Słuchawki korzystają z łączności Bluetooth 5.2 i mają potrójne mikrofony, które są wykorzystywane m.in. przez system aktywnej redukcji szumów. Oczywiście system ten wzbogacono o funkcję przepuszczania dźwięków otoczenia Ambient Sound. Do tego każda ze słuchawek ma własny akumulatorek o pojemności 61 mAh. Dodatkowo w pokrowcu mamy jeszcze główny akumulator 472 mAh z funkcją ładowania bezprzewodowego. Słuchawki Galaxy Buds 2 występują w kilku różnych kolorach i mają certyfikat szczelności IPX7. Winien Wam jeszcze jestem informację o cenach. A zatem Galaxy Z Flip 3 w wersji z pamięcią 8 plus 128 GB kosztuje 4799 zł. Ten sam model z pamięcią 256 GB kosztuje już 4999 zł. Za Galaxy Z Fold 3 w wersji 12 plus 256 trzeba zapłacić 8299, a w wersji 512 GB 8799. Zegarek Galaxy Watch 4 Classic w wersji 46 mm kosztuje 1799 zł, a w wersji 42 mm 1649. Jeśli chcecie mieć ten zegarek z modemem LTE, trzeba zapłacić odpowiednio 1999 albo 1849 zł. Galaxy Watch 4, czyli ten bardziej podstawowy wariant zegarka, kosztuje w wersji 44 mm 1299, a w wersji 40 mm 1169. Z kolei z modemem LTE ten zegarek kosztuje odpowiednio 1519 albo 1399 zł. Słuchawki Galaxy Buds 2 wyceniono natomiast na 650 zł. Przedsprzedaż rusza dziś 11 sierpnia i potrwa do północy 26 sierpnia. Potem już sprzedaż regularna. I to na razie wszystko na gorąco z premiery urządzeń Samsunga. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!